Reminiscencje po przegranej walce nie należą do najprzyjemniejszych. Spotykałem się z krytyką ze strony fachowców, pseudofachowców, dziennikarzy, że prawda, srebrny medal to dużo, ale może nie dla takich zawodników jak ja. Takie też zdania były. Oglądając fragmenty walk bezpośrednio po istoczeniu na różnego rodzaju filmach, zadawałem sobie pytanie, czy zawodnik ten leżał w moich możliwościach? Czy można było z nim kiedykolwiek wygrać? Doszedłem do przekonania, że taka sytuacja mogłaby być, gdybym wytrzymał lepiej kondycyjnie, gdybym był lepiej kondycyjnie przygotowany. Natomiast czy ta ilość kondycji, która by mi była potrzebna, leżała w moich możliwościach? Na to jest mi trudno odpowiedzieć i to jest chyba zasadniczą niewiadomą w związku z tą walką. Dla nikogo nie było tajemnicą, że jest to naprawdę utalentowany zawodnik i spodziewano się, że bezpośrednio po Olimpiadzie Rzymskiej przejdzie on na zawodostwo i gdzie będzie święcił sukcesy. Właściwie moja kariera boksera amatora zaczęła biegnąć swoim tokiem. Uczestniczyłem w licznych turniejach, łącznie z późniejszymi mistrzostwami Europy, z Olimpiadą w Tokio, gdzie udało mi się zdobyć brązowy medal, powiedzmy, i kilka razy jeszcze startowo zdobyłem mistrzostwa Polski. Moje sukcesy właściwie zakończyły się generalnym, jakimś takim ostatnim moim sukcesem, to była Olimpiada w Tokio. Niektóre walki, które staczałem, w których nie chciałem, powiedzmy, kończyć zbyt szybko walk przed czasem i z którymi, powiedzmy, walczyłem, jak to się mówi, troszeczkę na zwolnionych obrotach. Skąd ta sytuacja się mogła brać? Ja, szczególnie walcząc w kraju, dość często spotykałem się z brakiem przeciwników. Szczególnie jeżeli to się odnosiło do momentu, gdzie ja reprezentowałem dobrą formę. Kilka takich walk, gdzie dobrze boksowałem, mogły prorokować to, że następne kilka walk będę miał walkover. A co za tym idzie, nie za często miałem możliwości jakiegoś bliższego skonfrontowania.